Sprawne oko nad urzeczańskimi topolami i wierzbami dostrzeże las warszawskich wieżowców, choć do stolicy jeszcze mamy kawałek drogi. Ale w okolicach karczmy Pochulanka mamy zamiar wpiąć się już w prawdziwie mazowiecki krajobraz. Wokół nas coraz więcej sosen, a także pomnikowych topoli, sadów jabłoniowych i pól kapusty. Cześć. Cześć. Tu Ania i Marcin, czyli Wędrowne Motyle. Witamy Was w kolejnym odcinku naszej tegorocznej serii po Polsce. Witamy z niewielkiej odległości od remizy OSP Dziecinów i właściwie na jeziorze Dziecinowskim, które powstało oczywiście dzięki Wiśle. Stąd rozpoczyna się urzekający, mało znany region Urzecze, nadwiślański jak najbardziej. My kierujemy się w stronę Otwocka i okolic Warszawy i mamy nadzieję, że odcinek o Mazowszu Was urzecze. Co jeszcze w nim zobaczycie? Naprawdę całkiem sporo. Odwiedzimy aż dwa piękne pałace blisko Warszawy lub blisko Wisły. Spróbujemy poszukać domów duchów w Otwocku. Zajdziemy na najbardziej dziki fragment Wisły w Warszawie, ale i darmowy prom. Spojrzymy na połączenie wód czterech rzek z twierdzy Modlin i Warszawę stąd. Wejdziemy do zagrody Olendrów pod Płockiem i pod groby władców Polski w Płocku. Jesteśmy Ania i Marcin i zajmujemy się opowiadaniem o miejscach. Muzyka i zaczynamy. Region Urzecze rozciąga się na południe od Warszawy, a rozległa zalewowa dolina Wisły strzeżona jest przez lasy, wydmy, torfowiska od północy. To pierwsze miejsce, gdzie pośród ogłowionych rosochatych wierzb i srebrzących się ponad stuletnich topoli czuć ducha osadników olenderskich, którzy próbowali ujarzmić ten teren wraz z Łużycakami. Tego dnia docieramy do okolic Otwocka, gdzie będziemy mieć dla Was nie lada wyzwania, dla nas też. Poszukamy wspólnie śladów świata, którego już nie ma. Nad rzeką Świder. Nasz hotel znajduje się dokładnie w miejscu, gdzie należy rozpocząć takie śledztwo. Przy skarpie nad rzeką. Jak na rzekę w sąsiedztwie tak dużej aglomeracji, jest bardzo czysta. Jak na swoją wielkość, a zwłaszcza głębokość, jest bardzo płytka, stworzyła kawał dobrej roboty w okolicy, bo dzięki niej powstał pewien krajobraz kulturowy, dzisiaj nieco zapomniany, spróbujemy go Wam pokazać, oraz powstał styl w architekturze, któremu nazwę nadał właściwie poeta, co nieczęsto się zdarza. Michał Andrioli, polski, XIX-wieczny rysownik włoskiego pochodzenia, stworzył nad rzeką idylliczną osadę drewnianych willi i domków. Dla siebie, dla warszawskich znajomych, dla letników, pośród sosen, piaskowych gór, nad meandrującą rzeką Świder. Minął czas jednego, dwóch pokoleń i obecny teren Otwocka, Falenicy Józefowa, stał się bardzo popularnym miejscem wypoczynku i urlopów. Na jednym z takich poeta Konstanty Ildefons Gałczyński nazwał styl tutejszej architektury Świdermajerem i tak zostało. No i wyobraźcie sobie, załóżmy 100 lat temu przyjeżdżają pasażerowie pociągu z Warszawy, rozglądają się na prawo las, rozglądają się na lewo las, wciągają powietrze, jak nad morzem mocno czuć las. To jest świat, którego oczywiście już nie ma. Ale zwróćcie uwagę na to, już wtedy jakimś cudem, chociaż no, jest to uzasadnione, ludzie chcieli uciekać z Warszawy, uciekać z dużego miasta i letniskować się pod miastem. I tutaj mieli idealnie, dzięki kolei. Żeby odnaleźć ten ukryty świat, trzeba włączyć ogromne pokłady uważności i wrażliwości. Wędrując po ulicach Otwocka czy Józefowa, nie wszystko, umówmy się, wygląda atrakcyjnie. Na przykład ten budynek dawnego sanatorium Gurewicza, jeden z największych drewnianych w Europie, wygląda i to bardzo. Albo willa Frankówka w Józefowie, przy której spotykamy się z Katarzyną Chudyńską-Szuchnik, autorką świetnej książki Świdermajerowie. Tutaj w naszym najbliższym otoczeniu, na tej posesji, z której został tylko ten jeden dom, na tej jednej posesji było ich pięć. Po drugiej stronie ulicy kolejne pięć, za chwilę kolejne pięć, czyli już tu w naszym najbliższym otoczeniu byłoby ich około 20. Myślę, że tych willi, pensjonatów, domów bardziej lub mniej okazałych na letni wypoczynek było kilka tysięcy, 4-5 tysięcy. Mm-hmm, no to jest ogromna liczba. A dzisiaj jak to wygląda? Ile jest tych domów? Ile się zachowało? No dzisiaj przetrwało już bardzo nieduży ułamek tej całej liczby, tego całego zasobu. Może to być kilkaset domów. Dom, przy którym stoimy, można powiedzieć, że jest taką esencją tej architektury nazywanej Świdermajer, dlatego, że ma dwuspadowy dach. Z trzech stron ma
werandy, bardzo bogato zdobione. I te zdobienia są bardzo charakterystyczne dla architektury uzdrowiskowej i letniskowej właśnie końca XIX i początku XX wieku. Po prostu taka była moda, tak. Takie były trendy. Też trzeba pamiętać, że wówczas w miastach dominowały już kamienice, wznoszono budowle wysokie, wysokościowce z żelbetu, były podwórka studnie, więc miasto wyglądało, było ciasne. Zupełnie inaczej, rzeczywiście odskocznie od tego, chodziło o odskocznie i te domy były wtopione w las, czyli jakby zarówno ta architektura bardzo strojna, bardzo bogato dekorowana, jak i to leśne otoczenie, czy ogrody, które bardzo starannie urządzano dookoła, to było jednością i to wszystko miało zachęcić do tego letniego wypoczynku. A wypoczynek był przyjemny dlatego, że rosły tu sosny i był taki mikroklimat charakterystyczny właśnie. To czuć dzisiaj również. Tak, zwłaszcza, że mamy lato. W swojej książce pisze Pani o różnych typach domów. Między innymi są domy duchy. Dlaczego je Pani tak nazwała? Skąd ta nazwa? Jak Pani by to wytłumaczyła? Domy duchy dlatego, że na naszych oczach cały czas te wille znikają. Są rozbierane albo ulegają pożarom. W wyniku tego ten zasób, o którym wspomniałam, cały czas się zmniejsza i te domy stają się duchami trochę na naszych oczach. A trochę są też w pamięci mieszkańców, gdyż wiele z osób, które się tu wychowały po wojnie, mieszkało właśnie w tych willach drewnianych, które były zaadaptowane na domy całoroczne. I często, kiedy chcą wrócić do miejsca swojego dzieciństwa, wywoływanie nostalgią czy chęcią wspomnień, tych domów już nie ma, tylko mają właśnie jakieś takie resztki zachowane w przestrzeni, które świadczą o tym, że ten dom tam był, czyli układ drzew, kształty działek. W miejscu, w którym ja mieszkam, obok jest dom duch takiego pensjonatu Bajka, który cały czas rodzina mojego męża i sąsiedzi bardzo wspominali. Nawet właśnie w trakcie pisania książki udało się, wypłynęły to już zupełnie przypadkiem zdjęcia tego pensjonatu gdzieś na jednym z forów internetowych, czyli ten duch, można powiedzieć, się objawił i wrócił na chwilę do żywych. A jakby ktoś chciał tutaj przyjechać, jakiś turysta zainteresowany również dzięki Pani książce, bo myślę, że coraz więcej ludzi zaczyna się tym interesować tematem, to czego będzie się mógł tutaj spodziewać? Myślę, że to szukanie jest dosyć przyjemne, eksplorowanie właśnie takich miejsc nieoczywistych. Znaczna jeszcze część z nich jest faktycznie schowana na leśnych działkach. Oczywiście, tak jak w Józefowie, ten dawne letnisko bardzo się zurbanizowało i tego lasu jest już coraz mniej, więc one są, te, które się zachowały, są bardzo widoczne, ale tak, myślę, że część tych domów jest oznaczonych na mapie Google'a, więc można sobie je w ten sposób odszukać, ale na przykład, jeśli pojedziemy na granicę Otwocka i Śródborowa, to tam już one są absolutnie zatopione w tych leśnych działkach. Więc taka eksploracja też jest fajną przygodą, prawda? Tak, jest dokładnie to, co Pani użyła. To słowo przygoda jest adekwatne. No i też jakby okres lata jest przyjemny, żeby tutaj sobie chodzić, natomiast najlepiej widać tą architekturę jednak, kiedy liście opadną, czyli polecam listopadem, czy nawet zimą, czy wczesną wiosną tutaj przyjechać, bo to będzie równie fajne. A jeśli mamy mało czasu, to centrum Otwocka dostarczy nam wystarczających wrażeń i to mówię też o takich dobrych wrażeniach, bo ulica Kościelna, jeszcze czy Kościuszki ma duży zasób tej architektury zachowanej. No oczywiście też niestety skonfrontujemy się z takimi domami, które gdzieś są oplepione paździerzem, papą i jakby ta adaptacja na cele całorocznego mieszkania, taka na łapu capu, można powiedzieć. Chałupnicza, bardzo, bardzo razi w oczy, no ale też trzeba zrozumieć ludzi, którzy potrzebowali tutaj mieszkać. Paweł Nawrot pisze w komentarzu, gdy zapowiadaliśmy trasę. Liczyłem na tę trasę już w poprzednich edycjach. Ja polecę, ponieważ pytaliśmy Was o polecenie różnych miejsc, nadwiślański Otwock z pięknymi, choć często zaniedbanymi Świdermajerami. Piękną dolinką Świdra, samo wybrzeże Wisły jest w tym rejonie bardzo naturalne, pełne wysp i mielizn, a na moim zdjęciu klify nad Świdrem w Otwocku. Dziękujemy. Paweł wygrał nasz konkurs, otrzymuje od nas dwie książki o Polsce z naszymi autografami, czyli Polska 70 pomysłów na weekend, a także Podróżuj bliżej. Wykorzystaliśmy Twój pomysł, jesteśmy zachwyceni, ale zobaczymy teraz jeszcze Wisłę, w jaki sposób wita się ze Świdrem. Aby dostać się do ujścia Świdra, niewiele trzeba. 15 minut stoimy na pięknej plaży z drobnym białym piaskiem, tuż obok Wyspy Świderskie, archipelag śródrzeczny, który jest rezerwatem.
Większość prawych dopływów Wisły, czyli na mapie te, które znajdują się na wschodzie, przepływa przez piasek, przez wydmy. W związku z tym ich wody są przefiltrowane i dzięki temu wpadając do Wisły nieco może ją oczyszczają, choć jest to kropla w morzu. Oś widokowa, którą tworzy rzeka, pozwala nam dostrzec wieżowce śródmieścia Warszawy. To naprawdę bardzo piękne miejsce. A Warszawo, niebawem się widzimy. Jesteśmy w Wilanowie. Niestety pogoda nam nie sprzyja, bo jesteśmy na terenie wielkiego miasta, a wtedy nam się zdarza deszcz. Ciekawa jest historia toponimiczna Wilanowa, bo najpierw to był Milanów, Milanowa, potem Wilanowa i w końcu nazwa Wilanów. Nie mamy też szczęścia, bo nie udało nam się załatwić wyjątkowo możliwości kręcenia w środku pałacu, ale nie szkodzi. Pokażemy wam jego okolice. Może nawet ciekawsze z punktu widzenia tego odcinka. Pałac ten i jego otoczenie to obowiązkowy punkt zwiedzania w czasie wizyty w Warszawie, naszym zdaniem. Serce rośnie, gdy widzicie grupki właściwie z każdego kontynentu. Była to letnia rezydencja króla, do której przyjeżdżał, żeby odpocząć. Nie dość daleko od miasta, ale na tyle daleko, by rzeczywiście móc tutaj odetchnąć wśród tych pięknych okoliczności przyrody. Jest to jedyna w Polsce barokowa rezydencja królewska. W 2018 roku otrzymała certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej i dopiero teraz, podróżując wzdłuż Wisły, zauważyliśmy pewną zależność, że te wszystkie królewskie rezydencje, zarówno tutaj w Wilanowie, jak i Łazienki Królewskie, jak i Zamek Królewski, położone są na nadwiślańskiej skarpie. Ogrody barokowe bardzo lubią takie rzeczy jak tarasy, kaskady, różnego rodzaju schody. Za moimi plecami właśnie schody schodzą w dość praktyczny sposób wzdłuż Wiślanej Skarpy do parku. Gdy tak się przyjrzymy wielu rezydencjom królewskim, książęcym w Europie, bardzo często one zwracają się fasadą lub ogrodami do rzek, do jezior, do rzek. I tworzą nawet parki wokół tych pałaców, pewne takie osie krajobrazowe, osie widokowe, które właśnie do tych rzek ciążą. W przypadku Wilanowa, park, jak zobaczycie na Google Maps, bo niestety nie możemy puścić drona ze względu na bliskość lotniska, jest raczej tak wzdłuż ulokowany i wynika to z tego właśnie, że tam za żywopłotami widzimy jeziorko wilanowskie, które jest czym? No jest starorzeczem. Jezioro Wilanowskie służy do dziś kajakarzom, sprzyja spacerom, no, obserwacji przyrody. Ten neogotycki na przykład zabytkowy budynek był stacją pomp doprowadzającą wodę wiślanych pozostałości do ogrodowych fontan. Idąc w stronę Altany Chińskiej oraz Mostu Rzymskiego możemy dostrzec po drugiej stronie rezerwat przyrody Morysin. Jest to unikatowy przykład obszaru położonego pomiędzy jednym starorzeczem a drugim, mimo że dziś do Wisły stąd niecałe 2 km. Pora więc na zbliżenie się do warszawskiej Wisły, ale takie naprawdę to na przykład Port Praski w środku miasta. Ulubione miejsce pani Katarzyny, mocno zmieniający się niestety. Jednak zmieniający się krajobraz serca Warszawy to chyba zmiana pozytywna. Wyraźne osadzenie planu pierwszego, Zielonego Nabrzeża, Powiśla, Starówki i drugiego, Nowoczesna Warszawa, daje obrazek, którego na próżno szukać w innych metropoliach Europy. Znajdujemy się przed obiektem, który jest dumą miasta, ale też z punktu widzenia naszej rozmowy jest laureatem czegoś bardzo ważnego. Opowiedzmy o tych rzeczach. No, jesteśmy przy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Jest to miejsce wizytówka Warszawy, tak naprawdę wiele wycieczek z całej Polski przyjeżdża do tego miejsca i to właśnie miejsce zostało oznaczone certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej. Jest to najważniejsza nagroda w polskiej turystyce. Ważne jest też to, że tą nagrodę przyznają nie tylko przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycznej, ale przede wszystkim eksperci ze świata turystyki, marketingu, mediów. Także to jest nagroda naprawdę obiektywna. W Warszawie i okolicach jest sporo certyfikatów. Tak, Warszawa to słynie z tego, że jest bardzo dużo certyfikatów związanych z turystyką kulturową przede wszystkim, jak Muzeum POLIN między innymi. Najważniejsza nagroda w polskiej turystyce, złoty certyfikat, otrzymało Muzeum Powstania Warszawskiego. Widzimy też Stadion Narodowy, który też ma certyfikat. No właśnie. Muzeum Chopinowskie.
Warszawskie. Muzeum Chopina, Stadion Narodowy, czyli taki miks kulturowy. Przecież też również Wilanów. Tak, Pałac Wilanowie. Pałac Wilanowie, widzieliście. Tak, dokładnie. No i też Mazowsze, bo na Mazowszu mamy Modlin. Również twierdza w Modlinie całkiem otrzymała niedaleko certyfikat. Też będziemy ją oglądać zapewne. Jesteśmy przed rozmową z laureatami tegorocznych Mistrzostw Vlogerów. To jest akcja zainicjowana również przez Polską Organizację Turystyczną. To jest akcja, która przekształciła się z Mistrzostw Blogerów na Vlogerów. Generalnie chodzi o współpracę z influencerami. W tym roku odbyła się 6. edycja tego wydarzenia. Wyróżniliśmy kolejnych vlogerów, którzy promują Polskę. W każdej edycji z każdego województwa powstawały artykuły blogowe, teraz filmy vlogowe, a zwycięzcy tegorocznej edycji akurat są mazowieccy. Tak, tegoroczna edycja była wyjątkowa. No, byli to vlogerzy, którzy nakręcili świetne reportaże i filmy, które mogą być tak naprawdę wykorzystane w promocji Polski głównie przez cały rok tak naprawdę. Polska Organizacja Turystyczna będzie wykorzystywać te materiały śladami naszych blogerów, vlogerów, wykorzystywać przy promocji Polski, bo to są piękne materiały, które faktycznie pokazują takie miejsca nieoczywiste, takie miejsca nieznane dotąd wszystkim turystom. Także to jest fajna rzecz, którą można zobaczyć. Już teraz na stronie internetowej turystycznych Mistrzostw Blogerów możemy zobaczyć wszystkie filmy, wszystkie materiały, które przygotowali nasi vlogerzy tegorocznie, ale też pozostali z poprzednich lat. W tym roku już wiemy, że te materiały wypracowały prawie 8 milionów zasięgu, sumując wszystkie vlogi, wszystkie dotarcia. Co jest ważne, to nagrody przyznaje nie tylko kapituła powołana przez Polską Organizację Turystyczną, ale również internauci, bo oni głosują na tych vlogerów. Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej jest już dojrzałą osobą, można powiedzieć, czy podmiotem. Będzie gala 28 listopada. Na tej gali również wręczymy kolejne certyfikaty tegoroczne. Bardzo ważnym elementem w ogóle konkursu na najlepszy produkt turystyczny są regionalne organizacje turystyczne, które prowadzą półfinały regionalne. W regionach się wyłania najlepsze produkty turystyczne i trzy takie, które wygrają w każdym regionie, zostaną przekazane do Polskiej Organizacji Turystycznej, gdzie kapituła Polskiej Organizacji będzie wyłaniać te 10 najlepszych w tym roku. Górny Śląsk ma bardzo mocną reprezentację we wszystkich produktach. No właśnie, tutaj faktycznie tak jest. Zarówno polskie marki turystyczne, jak również certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej. Województwo Śląskie jest tutaj liderem, można powiedzieć, bo ma kilka złotych certyfikatów, które są taką najważniejszą nagrodą w polskiej turystyce. No i myślę, i kilkanaście, już teraz nie pamiętam dokładnie ile, ale kilkanaście certyfikatów Polskiej Organizacji Turystycznej. Widać, że ten region bardzo się szybko przekształca w region turystyczny. Szczyt zazielenienia w środku dwumilionowej metropolii. Coraz mniej betonu i regulowania. Naprawdę sporo dzikiego ptactwa. Aż miło oglądać, a jesteśmy w mieście. Gdyby pokazać komuś taki kadr na zbliżeniu, mógłby nie wpaść na to, że to sam środek Warszawy. Łąka Kwietna przy bulwarach, analogicznie jak ta pod Wawelem, budzi nadzieję, że zaczniemy się mocniej z rzekami w miastach przepraszać. Jeszcze tylko mniej śmiecić i będzie już idealnie. Czy legendarna syrenka warszawska się z nami zgodzi? Jak w każdej legendzie, i w tej musi być trochę prawdy, zastanawiamy się co. Może bardzo dawno temu z morza tutaj nie przybywała oczywiście syrenka, tylko jakieś zwierzę, które przypominało ówczesnym rybakom syrenę. To mógł być morświn, to mogła być foka. Delfin? Najmniej prawdopodobne. Natomiast jedno jest pewne. Warto dzisiaj młodym cały czas legendę o syrence przypominać, bo ona jest bardzo proekologiczna i oddaje szacunek rzece, więc taka edukacja mówiąca o tym, że to my powinniśmy służyć rzece, a nie rzeka nam, powinna być kultywowana. I myślę, że w przypadku Wisły nawet podwójnie, bo to jest rzeka, nasze dziedzictwo narodowe. Wielką ciekawostką są też kursujące po Wiśle publiczne promy, na przykład Pliszka. Warto dodać, że w letnie weekendy są bardzo częste i darmowe. Wsiadamy pod mostem Poniatowskiego i płyniemy na drugą stronę na plażę Poniatówka. Naprawdę sporej wielkości plaży. Jedno z ulubionych miejsc wypoczynku warszawiaków. Tego typu miejskiego mariażu mogą naprawdę pozazdrościć nam wszystkie europejskie stolice. Na prawym brzegu spotykamy się z Kasią i Dawidem z kanału Gdzie Los Poniesie, tegorocznych zwycięzców wspomnianych turystycznych Mistrzostw Vlogerów,
którzy opowiadają nam i pokazują dość odważnie niektóre najstarsze zakamarki warszawskiej Pragi, w tym charakterystyczne kwartały z podwórkowymi kapliczkami. Praga jest dużo starsza od Starego Miasta, bo Stare Miasto zostało wymieszane praktycznie w 100%, a Praga została. I właśnie tą Pragę przedwojenną można dziś zobaczyć m.in. na Brzeskiej. A jakie są wasze jakieś inne lubiane miejsca na Pradze? No ja bardzo lubię ulicę Ząbkowską, bo to jest taki przykład ulicy fajnie zrewitalizowanej i te kamienice i ta przestrzeń została dostosowana do takich dzisiejszych potrzeb. Powstały fajne knajpeczki, które są oryginalne, nie są to sieciówki. Wisła jest niedaleko. Jak najbardziej, możemy sobie podejść. To idziemy. Dzielicie na brzeg uregulowany i dziki, czyli to jest ta dzika Wisła? Tak, to jest ta dzika, prawobrzeżna Wisła, sam widzisz, jest zarośnięta, więc swobodna, taka, gdzie nie musisz się spinać o to, żeby jakoś tam ładnie wyglądać, pasować do otoczenia centrum, prawda? Tylko naprawdę fajnie spędzić czas. Człowiek trochę tłumaczał palce. Ostrogi są pobudowane w celach tutaj zabezpieczenia ogólnie po powodzi. Chyba w 2010 roku bardzo oczyszczono brzeg. Zabrano wszystkie powalone konary, wszystkie jakieś tam takie chaszcze wykoszono. Może tego teraz nie widać, ale generalnie tak było. Od tego czasu Wisła tak jakby stała się takim terenem rekreacyjnym. I teraz na przykład mamy od północnej granicy Warszawy, czyli od granicy z Jabłonną, aż do mostu Siekierkowskiego, to jest ponad 20 km, jest praktycznie całkowicie szutrowa ścieżka spacerowo-rowerowa i cały czas można nią jechać nad samym brzegiem rzeki. Jesteście tegorocznymi laureatami Mistrzostwa Vlogerów. Gratulujemy jeszcze raz. Dzięki. Dzięki, udało się. Tak, wybraliście temat taki dość niepopularny, że tak powiem, Mazowsze Industrialne. Co to jest w ogóle to Mazowsze Industrialne? Jakie miejsca polecilibyście turystom z zewnątrz? Mieliśmy dwa filmy do zrealizowania. Jeden to właśnie był konkretnie tematyczny film. Pomyśleliśmy sobie właśnie, że Industrialne Mazowsze może być takim tematem nieoczywistym, natomiast sami pochodzimy stąd. Mieszkamy tutaj właściwie od zawsze, więc no, to nam trochę łatwiej, bo znamy troszeczkę turystycznych takich industrialnych perełek, zarówno w Warszawie, jak i poza nią. Myślę, że takim pierwszym wyborem, pierwszym miejscem, do którego skierowaliśmy swoje kroki, był Żyrardów, tak? Tak, Żyrardów i Muzeum Mliniarstwa bardzo polecamy, bo po prostu to nie są typowe gabloty, jakieś opisy nudne, tylko wchodzimy na halę do zakładu i czujemy się tak, jakby pracownicy dopiero co skończyli swoją zmianę, stoją maszyny, na maszyny naciągnięte są jeszcze nici i nawet pani nam włącza tą maszynę, ona tak fajnie, charakterystycznie hałasuje i też ona tam pracowała, ta pani, która nam to pokazywała, więc ona opowiada, jak brała udział w strajkach, jak te zmiany wyglądały i to jest po prostu taka żywa historia. Drugie miejsce, właściwie środek transportu, tutaj trzeba powiedzieć, jest to kolejka wąskotorowa. No ja bym opowiedział o Sochaczewskiej, bo na terenie województwa mamy trzy takie kolejki. Jedna częściowo wyjeżdża do województwa świętokrzyskiego. Natomiast kolejka sochaczewska jest o tyle ciekawa, że rozpoczyna bieg z miejsca, gdzie jest muzeum. Tam jest ponad 200 parowozów, wozów motorowych, różnych lokomotyw. Można je oddzielnie zwiedzać. Natomiast sama podróż parowozem, no, który ma kilkadziesiąt lat, kończy się 18 km dalej przy Puszczy Kampinoskiej, na skraju Puszczy Kampinoskiej, a w drodze powrotnej jest grill, kiełbaski, można sobie poodpoczywać, zjeść też w naturze. Po więcej filmów nie tylko z Mazowsza odsyłamy na kanał Gdzie Los Poniesie, a my dzień kończymy pięknym zachodem nad warszawską Starówką i skaczącymi dość wysoko i często rybami. W prostej, jak na jeziorze, tafli Wisły. Innego dnia, z racji tego, że bazowaliśmy w Annopolu, warszawskim Annopolu, znowu wygodnie było nam podjechać do miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki, a dokładniej jej dzielnicy i znanej głównie z lotniska o nazwie Modlin. Ale to nie lotnisko jest gwiazdą tego odcinka, a inna budowla. Twierdza Modlin jest jedną z największych europejskich twierdz. Legenda mówi o ponad 2 milionach cegieł potrzebnych do jej wybudowania, z którą na przestrzeni lat miały kontakt miliony żołnierzy różnych narodowości. Położenie w centralnej Polsce w bezpośrednim sąsiedztwie kilku rzek i wyjątkowość stanowi dziś przynętę dla turystów wszystkich, nie tylko miłośników militariów czy architektury militarnej. Co ciekawe, to tu, zanim odzyskaliśmy Pomorze, powstała już marynarka wojenna Polski. Twierdza została wybudowana przez Francuzów, czy też przez wojska napoleońskie, ale no,
musimy oddać słuszność. Jej złoty czas to czas Imperium Rosyjskiego i było to oczko w głowie cara, władz cesarskich, wojska rosyjskiego. Jest gigantyczna. Za moimi plecami jest najdłuższy koszarowy budynek w Europie. Ma 2,5 kilometra. Tam jest trochę krótszy. Ale to tylko tutaj, to jedynie cytadela. Twierdza jest wielokrotnie większa, gigantyczna i ograniczona trzema koronami, właściwie mogłaby być takim mikropaństwem w skali Europy. Muszę przyznać, że niesamowite wrażenie robi perspektywa w tym najdłuższym budynku, gdy się wejdzie. Niesamowite po prostu. Musicie tutaj być i to zobaczyć. Niekończąca się perspektywa światłocienia. Oczywiście po twierdzy organizowane są wycieczki z przewodnikiem, bardzo dobrze opracowane, polecamy, a samodzielnie można dostać się na przykład na wieżę widokową, czerwoną, z wystawą klocków i piękną panoramą z góry. Zaraz o tym więcej. Doszliśmy tutaj ulicą Andrzeja Wajdy, nie bez przyczyny, gdyż Spichlerz, który dzisiaj jest trwałą ruiną, grał w ekranizacji pana Tadeusza Zamek Choreszków. Kolejne muzeum przedstawiające ważną część naszej historii i kolejne muzeum, które robi to w sposób bardzo ciekawy, interesujący dla młodych ludzi szczególnie, w sposób multimedialny i między innymi dzięki temu otrzymało to miejsce certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej. O twierdzach tego typu, o ich ulokowaniu bardzo często nad rzekami, nawet jeśli wykorzystują naturalne ukształtowanie terenu, to duża rzeka musi być w okolicy. Można by opowiadać godzinami, to się nadaje na osobny nasz kanał Motyl i Globus. Ale tutaj zachwyca właśnie jakby krajobraz, który możemy zobaczyć z tej wieży, gdyż jest to jedyne takie miejsce w Polsce i właściwie na naszej trasie wzdłuż Wisły jedno z piękniejszych, o ile nie na razie najpiękniejsze na Wisłę, bo widzimy miejsce, gdzie królowa łączy się z kim? Z księciem, tak byśmy to nazwali. I to księciem, który wcześniej mocno pokłócił się o względy królowej z bratem. I kiedyś myślano, że to jest Bóg. Potem uznano, że może Narwiobóg, może Bugonarew, przez jakiś czas nawet ta nazwa funkcjonowała. Dopiero po głębszym zbadaniu przepływów zorientowano się, że mimo, że krótsza, to ważniejszą rzeką jest Narew i właśnie od jeziora Zagrzyńskiego przejmuje nazwę Narew i to właśnie Narew łączy się z Wisłą w tym miejscu. Żeby było śmieszniej, tam dalej uchodzi do Narwi w Kra, więc można powiedzieć, że w prawie mamy cztero rzecze. Ale od tego momentu królowa jest tylko jedna. I z tej strony też widać zarysy wieżowców Warszawy. Oto jak wygląda najpotężniejsze w Polsce połączenie wód dwóch rzek. Równać się z nim może jedynie ujście Warty do Odry, gdzie też powstała ogromna twierdza. Zanim pokażemy wam, co ciekawego znajduje się nad Wisłą pomiędzy Modlinem a Płockiem, wróćmy jeszcze bliżej Warszawy, do Jabłonnej, kiedyś włości biskupów płockich właśnie. A potem na przykład Michała Poniatowskiego. Tak jak Pałac w Wilanowie jest jedną z ładniejszych rezydencji atrakcji turystycznych na południe od centrum Warszawy, tak to założenie parkowo-pałacowe, to znaczy w Jabłonnie, jest jednym z piękniejszych założeń parkowo-pałacowych nie tylko na północ od Warszawy, ale na całym Mazowszu. Dla nas szczególnie istotne jest to, że znajduje się w sąsiedztwie Wisły, a jego historia związana jest z nazwiskiem Poniatowski. Michał Poniatowski był bratem ostatniego króla Polski. Drugiego brata poznaliście już w naszym odcinku o jeziorze Bolsena i Capodimonte. Klasycystyczno-rokokowy pałac zaledwie 15 minut od granicy Warszawy po Michale przejął sam książę Józef Poniatowski, a potem Tyszkiewiczowie. Finalnie Polska Akademia Nauk. Jest tu naprawdę pyszna szarlotka. Nazwa zobowiązuje. Angielski ogród krajobrazowy zaprojektowany przez Szymona Bogumiła Zuga na bazie dawnego ogrodu barakowego sięgającego Wisły przylega dzisiaj do rezerwatu, z którego rozpościerają się całkiem przyjemne punkty widokowe na toczącą swoje oliwkowe wody Wisły. Mała przerwa na autopromocję. Ciekawostka niesamowita, bo za naszymi plecami znajduje się tężnia na dachu Galerii Północnej, w której kapie woda
ze Śląska Cieszyńskiego w Warszawie. Naszą wodą się inhalują warszawiacy. A propos autopromocji. No właśnie, Śląsk Cieszyński pojawił się już podczas tej serii. Nie tylko Śląsk Cieszyński, ale też na przykład Powiśle Dąbrowskie, Ziemia Janowska, czy w tym odcinku na przykład Urzecze. No i jeśli jesteście właśnie urzeczeni, lubicie, jesteście zainteresowani takimi mniej znanymi krainami, regionami w Polsce, to bardzo zachęcamy Was i przypominamy Wam o tej książce Podróży bliżej, bo w niej właśnie piszemy o takich mniej znanych krainach. W przypadku województwa mazowieckiego są to na przykład Kurpie. No i to jest pierwsza część autopromocji. Druga część autopromocji jest tutaj, w telefonie komórkowym. Zachęcamy Was do pobrania za darmo aplikacji Story Planet Go. Nie jest to reklama, tylko autopromocja. Już wyjaśniam, o co chodzi. Postanowiliśmy się zaangażować ten projekt w sposób czynny, jesteśmy jego częścią, a w nim między innymi będziecie mogli pobrać za darmo wycieczki, punkt po punkcie, zbieżne z odcinkami, nie wiem, właśnie Beskid Śląski, może okolice Krakowa, okolice Warszawy, a także z innych edycji Polski na Przełaj, bo właśnie na tym polega ta aplikacja, żeby tworzyć wycieczki, z których inni potem mogą punkt po punkcie z użyciem mapy korzystać. Oto jak Wisła prezentuje się na wysokości Puszczy Kampinoskiej. Wciąż dużo wysp, łach, mielizn. Polodowcowe piaski nie dają o sobie zapomnieć. Nagle po raz pierwszy Wisła zawraca, jakby załamana. Chciała połączyć się z pradoliną Bzurnerą i dotrzeć do Warty. Ale przed Czerwińskiem trzeźwieje i wraca na kurs zachodni, potem północno-zachodni i dociera pod niezwykłe, cenne romańskie opactwo. W miasteczku dominuje cisza, otula ona kameralny ryneczek i sporo miniaturowych wciąż domków. Nabrzeże, nazwane odważnie bulwarami, zobaczcie, tyły budyneczków, które są przy rynku, mają ogródki z takim widokiem właśnie na Wisłę. Wysokość dość bezpieczna, tutaj będzie gdzieś z 12 metrów. Leżący na północnym brzegu Wisły Czerwińsk na pierwszy rzut oka być może może się wydawać jednym z wielu miasteczek na Mazowszu, czy też właśnie nad Wisłą, z charakterystyczną drewnianą zabudową w centrum. Jednak tak naprawdę jest to miasteczko wyjątkowe na mapie Polski. Ta wyjątkowość objawiła się już w odcinku spod Krakowa, gdzie mówiliśmy o tym, jak często opactwa budowano blisko rzek. Widać to na mapie opactw, ale też na mapie najcenniejszych romańskich zabytków w Polsce. Bo mimo, że wnętrza bazyliki Zwiastowania w dużej mierze są dziś barokowe, to nawet niewprawne oko zobaczy ślady czasów, gdy w XII wieku przez belgijskiego biskupa, dla odmiany nie niemieckiego, założony został kompleks w stylu romańskim. Na zewnątrz jednak wszystko się zgadza. Kościół zbudowany został z ciosów granitowych pochodzących z lokalnie dostępnych polodowcowych głazów narzutowych i ma romańską bryłę. Ta część Mazowsza sprzyja w odnajdywaniu takich małych miasteczek. To może być też Zakroczym na przykład, albo Wyszogród, do którego się teraz udajemy. Oto Wisła już pod Wyszogrodem. Ten ruchliwy most miał w tym miejscu dużo sławniejszego poprzednika. Wyszogród ma małą przystań żeglarską, przy której funkcjonuje ruchliwa knajpka z rybami. Przy ryneczku znajduje się m.in. kameralne Muzeum Wisły z ekspozycją na temat olendrów, wiślanej żeglugi i handlu w jej środkowym biegu. Szkuty i krypy. Parowiec o nazwie Kraków. Na biletach żeglugi widzimy znajome nazwy z poprzedniego odcinka. Puławy, Kazimierz, Solec. Skoro Wyszogród to wysoko położony gród. Owszem, był i zamek, a dzisiejsza góra zamkowa jest do osiągnięcia dość stromymi schodami. Trochę zarosło od ostatniej naszej wizyty. Znajdziecie w książce, w nomen omen w rozdziale o drugiej stronie, Campinus i okolice. Z zamku nie pozostało jednak prawie nic. Nic, albo prawie nic, albo dobra, niewiele również pozostało ze słynnego na całą Europę mostu Wyszogrodzkiego, dlatego że most ten był do czasu rozbiórki najdłuższą tego typu drewnianą konstrukcją w Europie. Zbudowany przez Niemców, właściwie miał prawie 1,3 km, składał się z 59 lub 60 przęseł,
Wszystkie liczby są imponujące i służył jako most łyżwowy oczywiście do celów militarnych, ale jak widać przeżył dużo więcej. No nie przeżył naporu Kry między innymi Wiślanej. No i też od starości, a to jest pamiątka pod nim, bo tu się rozpoczynał na drugi brzeg w stronę Puszczy Kampinoskiej. Wspomnienie o Lędrze pojawiają się oczywiście w kolejnym odcinku, ale to właśnie tu, na Mazowszu, można poznać ich bliżej, przygotować się przed wizytą na Pomorzu dzięki fantastycznej placówce znajdującej się w miejscowości Wiączemin Polski. Kameralny skansen budownictwa nadwiślańskiego aż kipi od wiedzy pasjonatów. Zobaczymy tu ekspozycję na temat tej grupy etnicznej, którą jak zwykle polska historia potraktowała surowo, nie przyporządkowując ich ani do Polaków, ani do Niemców. Tego miejsca nie mieliśmy w scenariuszu, ale po drodze nam bardzo pasowało, ponieważ kochamy skanseny. Jesteśmy mega pozytywnie zaskoczeni. Gigantyczna wiedza na temat domostw Olendrów przyda nam się, bo w następnym odcinku o nich więcej. Olendrzy budowali najbardziej zaawansowane gospodarstwa i budynki na ziemiach polskich, ucząc jednocześnie Polaków hydroinżynieryjnych cudów, umiejętności zapanowania nad kapryśnymi wodami królowej rzek, a nawet sprowadzając modę na picie kawy. Każdy element takiego domu był przemyślany, sprytny. Niżej położona część gospodarcza, odpowiednie ulokowanie względem rzeki, podsypka, możliwość ucieczki na poddasze, komin i dwie kuchnie w centralnej części domu. Pierwszy raz jesteśmy w tego typu skansenie. Ten rok i ta podróż u nas stoi pod znakiem urodzaju na wiśnie i, jak się okazuje, dziewanny. Nigdy nie widzieliśmy ich tyle. Gdzie Anna teraz? Anna teraz już w Płocku. Płocku, który zakończy nasz mazowiecki epizod nadwiślański, któremu jednak należy z szacunkiem oddać przynajmniej minutę w filmie. Albo i dwie. Choćby dlatego, że miasto ma najpiękniejszy widok na Wisłę z wszystkich. Z uwagi na po prostu najwyżej usadowioną skarpę wiślańską z wszystkich nadwiślańskich miast. No i Wisła też jest tutaj naprawdę potężna. Mam specyficzne okulary, bo i Płock może sobie je założyć i powiedzieć wprost, że był jedną ze stolic Polski. Oczywiście jeśli rozbicie dzielnicowe uznajemy również za ciągłość historii Polski, bo wtedy to miało miejsce i to nie mało, bo 60 lat. Na Wzgórzu Tumskim dzwony biją na wieży katedry, w której pochowana jest dwójka władców Polski, Władysław II Herman i Bolesław III Krzywousty. Wchodzimy przez słynne drzwi, widzimy śladowe wątki romańskie i widzimy ich grobowiec. W świątyni pochowani byli też książęta mazowieccy i to nie mało. A w jej bliskim sąsiedztwie znajduje się mur romańskiego Palladium, najważniejszego budynku w Polsce przez prawie pół wieku. To nadaje Płockowi rangę historycznie jednego z najważniejszych miast Polski. Tego podważyć nie wolno. I to by było wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek. Tym razem nie będziemy przedłużać, bo długa Wisła jeszcze przed nami. Widzimy się po prostu w następnym odcinku już z Pomorza, ale uwaga, z Pomorza regionu. A teraz pozwolicie, że najdłuższym molem rzecznym w Polsce udamy się na romantyczny spacer.